dobry, moim i Państwa gościem jest poseł Radosław Lubczyk. Jeszcze raz przeczytam tą nazwę partii Nowej Centrum dla Polski, tak się nazywa? Dzień dobry, panie redaktorze, witam Państwa. Tak, Centrum dla Polski. Nowa partia na scenie politycznej Polski od roku. No to nowa. No od roku, tak. Dzisiaj w sobotę mieliśmy kongres. Właśnie, partii. Pan poseł został wiceprzewodniczącym, to pogratulować. Bardzo dziękuję. Oczywiście wiąże się to tylko z jedną, z ciężką pracą, bo zaszczytów żadnych z tego tytułu nie ma. Natomiast to jak wiemy, politycy ciężko pracują, więc to będzie kolejny obowiązek. Tak, ja nauczony jestem od dziecka, od drugiej klasy podstawówki, w każde wakacje pracowałem, więc rzeczywiście wiem, co to znaczy ciężka praca, wiem, co to znaczy ciężkie czasy, wiem, ile kosztują pieniądze, naprawdę nauczony jestem pracy. No to jest pan wyjątkiem. No to teraz tak, nie lubi pan pana ministra Błaszczaka? Ja nic do pana ministra Błaszczaka nie mam, po prostu nie zgadzam się z jego polityką i z tym, co on mówi i co robi, bo przyjeżdża, ogłasza różne rzeczy. Ja uważam, że jeśli chodzi o obronność naszego kraju, to wcale się nie powinno mówić, bo czym ciszej, tym lepiej w tych sprawach, więc ogłaszanie, że przyjedzie 1000 czołgów, armatohaubic, trzeba by powiedzieć wszystko zgodnie z prawdą, przyjedzie na razie 500 czołgów do nas, kolejne 500 ma być składane w Poznaniu przez kolejne 10 lat, bo siły przerobowe w Poznaniu są takie, że w roku mogą złożyć 30 tych czołgów na dzisiaj, docelowo ma tych czołgów być składanych 50, czyli kolejne 500 będzie za co najmniej 10 lat, więc to nie jest tak, że my się zbroimy na teraz i tu, więc trzeba powiedzieć to dość jasno, a nie my musimy pisać interpelacje i dowiadywać się o takich rzeczach z interpelacji, a nie jak już pan minister Błaszczak, premier Błaszczak tak opowiada, to niech powie całą prawdę, jak to wygląda. No ale przy całej sympatii lub antypatii do ministra Błaszczaka i do jego czynów czy tam projektów, przyzna pan, że 500 nowych czołgów, podczas gdy nasza armia pancerna posiada ich 1000 w dodatku różnej jakości, delikatnie mówiąc, to nieźle. No dobrze, ale kiedy one przyjadą, to dopiero przyjedzie, albo wszystkie zostaną złożone za kolejne 10 lat, więc część już się zestarzeje. To te drugie 500. Zobaczymy, kiedy te 500 przyjedzie, bo na razie przyjechało kilka. Czym ciszej, tym lepiej, jakie jest nasze uzbrojenie, jaki jest nasz potencjał zbrojeniowy, czy jesteśmy gotowi, czy nie jesteśmy gotowi do wojny. Trzeba być rzeczywiście silnym, trzeba się zbroić i to jest zasługa. No to, co zrobił minister Macierewicz. Rozwiązał kontrakt a propos Caracali. Czy dzisiaj mamy śmigłowce? Dzisiaj tych śmigłowców nie mamy. My gwarantujemy jedno, że wszystkie zawarte kontrakty przez PiS zbrojeniowe zostaną zachowane, bo to jest bezpieczeństwo Polski i to powinno być ciągłość tutaj zachowana, nie to, co zrobił Macierewicz, niszcząc kontrakt. Wolałby pan, żebyśmy mieli Caracale? Czy lepiej Black Hawki? Dzisiaj nie mam ani Black Hawków, ani Caracali, więc na dzisiejszy czas wolałbym, żebyśmy mieli cokolwiek, a nie mamy nic. Oczywiście Black Hawki są świetne śmigłowce, Caracale też są całkiem niezłe, ale ich nie mamy, ani jednych, ani drugich. Mhm. Cytuję, jeździmy po Polsce, przekazujemy ludziom program. A to jaki odbiór jest? Szanowni Państwo, ja jak się dowiedziałem ostatnio, że posłowie PiS-u mówią, że jeżdżą po Polsce i piszą program, to ja się pytam, co oni robili przez 8 lat. My mamy przedstawić obywatelom program na spotkaniach z nimi, a nie dowiadywać się o tym problemie. O tych problemach Polaków powinniśmy już dawno wiedzieć, a przynajmniej na bieżąco to kontrolować. My mówimy jasno, że dzisiaj największym problemem Polaków są chociażby kredyty hipoteczne, czy emeryci, którzy nie mają z czego żyć, tak naprawdę jak zostanie jeden ze współmałżonków. Dlatego też mówiliśmy o programie już dawno, dziedziczenie emerytur, czy własny kont, czy praca powinna się opłacać. Rozmawiamy z Polakami, oni mówią, że pracują na dwóch, trzech etatach i z każdego etatu płacą podatki. Moje pytanie brzmi, czy jak zapłaci trzy składki zdrowotne, to się będzie lepiej leczony? Płaca powinna się opłacać. Pierwsza praca powinna być tylko opodatkowana, a każdy, kto pracuje na drugim, trzecim etapie, to powinna być kwota brutto, tu nie powinno być żadnych podatków. I to wynika z rozmów z mieszkańcami naszego kraju, ale my ten program mamy już co najmniej rok
czasu, a słyszę, że PiS dopiero szuka tego programu. 50 milionów złotych trafi na badania profilaktyczne dla dzieci przebywających na półkolonii. Dysponentami tych pieniędzy będą samorządy, ale pan zapowiedział, że będzie się przyglądał ministrowi Żalkowi, żeby te pieniądze nie trafiły, cytuję, do kolesiów. Po pierwsze, już nie ministrowi Żalkowi, bo został odwołany za swoją aferę. Po drugie, to nie jest 50 milionów, tylko 100 milionów, bo 50 milionów to mówi idzie... A pan o 50. Spokojnie. 50 milionów idzie z Ministerstwa Zdrowia. I to jest za złotówkę. I drugie, 50 milionów dołoży Ministerstwo Sportu. Ja po prostu nie mam zaufania, bo pomysł jest bardzo fajny. Ale nie mam zaufania do tych ludzi, którzy dzisiaj rządzą Ministerstwem Sportu. To są Republikanie, Zjednoczona Prawica. I widzieliśmy ostatnio, co się dzieje, jak są rozdawane nie 50, nie 100, a setki milionów z NCBR-u chociażby. Tak? Nie mam do nich zaufania. Sami sobie na to zasłużyli. Cel szczytny, jeśli zostanie wypełniony tak, jak mówi to minister Bortniczuk, to dobrze, ale ja tej pewności nie mam. A teraz zacytuję. Mnie nie interesuje, kto z jakiej partii pochodzi. Jeśli jest bandytą, powinien siedzieć. A potem powiedział pan, w powiecie rządzi PiS, a starosta właśnie ma sprawę karną w marcu. To naprawdę, to jest coś nowego. W powiecie rządzi PiS? Współrządzi PiS. W powiecie współrządzi PiS z porozumieniem samorządowym. Ale proszę zacytować dalej. I powiedziałem, że współrządzący pan starosta PiS. Nie powiedziałem, że pan starosta jest z PiSu. Jak, jeśli pan zasugerował cytuje, pan taką wrzutkę. Nie, ale potem, potem powiedziałem, że starosta nie jest członkiem PiSu, tylko współrządzi z PiSem. Bo to jakby trzeba stanąć w prawdzie. Ja nie widzę jakiegoś większego problemu. Sprawa karna nie znaczy, że ktoś jest winny. Winny o tym będzie decydował sąd. Dopóki ktoś nie jest skazany, jest osobą niewinną. Natomiast sprawa karna, pan Rak też miał sprawę karną i dzisiaj jest osobą niewinną. Tak na koniec, nie jest powiedziane, to ciągle są cytaty, bardzo mi się podobają, nie jest powiedziane, że wyborcy postawią krzyżyk na nasze listy. A jeśli wygramy wybory, to będziemy rządzić. Mamy uczciwe programy i listę ważnych spraw do załatwienia. Czy jest inna partia, która tak nie mówi? Czy jest partia, która tak nie twierdzi? No, Platforma i Lewica cały czas słyszę, że mówi, że oni już wygrali te wybory. A my mówimy, że ja przynajmniej tak mówię, że wybory zostaną wygrane, jeśli wyborcy na nas zagłosują i będziemy mieli większość w Sejmie. Ja dzisiaj nie jestem pewien tego, że PiS nie będzie miał większości w Sejmie. Z tego wszystkiego, co wynika z tych wszystkich sondaży, na pewno będzie partią, która zdobędzie najwięcej ilości A co mówią w Sejmie? Głosów. A kto ma mówić w Sejmie? Tak po cichu, na korytarzach. Co mówią? Mówią, że trzeba jeździć po Polsce i przekonać wyborców, również tych PiS-u, którzy zagłosowali w 2015 i 2019 na PiS, przekonać ich do naszego programu. Ja też nie zacytował pan tego. Ja wielokrotnie mówiłem, że mnie nie interesuje sama wygrana z PiS-em. Ale zacytowałem. Sama wygrana z PiS-em mnie naprawdę nie interesuje. Mnie interesuje to, żeby Polacy na mnie zagłosowali, bo my mamy dobry program. Jeśli zagłosują na nas, bo my mamy dobry program, to dadzą nam możliwość rządzenia i realizowania tego programu. I to jest nasz cel, realizować nasz program. Dziękuję bardzo. Dziękuję.